my organizujemy rozpoczęcie sezonu słowackiego. No i jest nas w tym roku bardzo dużo. W tym roku przyjechałeś około 600 motocykli. Myślę, że... A będzie jeszcze więcej. Tak jest. Bijemy kolejny rekord. Tak jest. No i co by tu powiedzieć? Bezpiecznej jazdy, tak? W sezonie motocyklowym. I lewa w górę. Tak jest. Sezon motocyklowy, jak co roku to wydarzenie objął swoim honorowym patronatem pan Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Także no dzisiaj mieszkańcy Suwałk mogą spodziewać się, że na naszych ulicach tych motorów będzie więcej, dosyć dużo. Miejmy nadzieję oczywiście, że rozpoczęty dziś sezon motocyklowy będzie takim symbolem, że każdy z użytkowników dróg, niezależnie czy to kierowca samochodu, czy to kierowca motocykla, czy użytkownik ścieżek rowerowych, czyli rowerzysta, wszyscy nawzajem będziemy się szanowali i dzięki temu w Suwałkach nie będzie żadnych wypadków, żadnych stłuczek, żadnych nieszczęśliwych wydarzeń drogowych. Miejmy również nadzieję, że otwarta niedawno obwodnica Suwałk spowoduje to, że na suwalskich ulicach rzeczywiście będzie o wiele bezpieczniej. Kolejna edycja pięknego, wspaniałego przedsięwzięcia, które przy dobrej pogodzie interesuje mieszkańców naszego miasta. Motocykle to nie tylko pasja, motocykle to coś więcej. Motocykle i ukłon z naszej strony jako suwalskiego samorządu za treści patriotyczne. To jest wielka sprawa, ponieważ motocykliści znają miejsca kultu, miejsca historyczne, które odwiedzają. Motocykliści to również znaki, godło narodowe, flaga narodowa. To emblematy, które ze sobą zabierają. To jest również herb naszego miasta bardzo często, za co dziękujemy. Motocykliści to również kultura jazdy, kultura wolnej, spokojnej, delikatnej, subtelnej jazdy. Za to wszystko dziękujemy, prosimy o kontynuację. Dziękujemy, że pięknie przestrzeń miejską wypełniacie, a to przedsięwzięcie z pewnością będzie przez wiele lat stosowane. Niech wejdzie do naszej historii. Zapraszamy Suwalczan na kolejne edycje, których udziałowcem jak zawsze będą nasi motocykliści, a im samym życzymy jak najbardziej udanego sezonu, tyle samo cudownych powrotów, ile wyjazdów.